Szanowni Państwo, ponieważ myślę, że przynajmniej część z Was nic nie wie, nic nie słyszało o programie tym centralnym realizowanym w Instytucie Pamięci Narodowej, programie dotyczącym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ja spróbuję dosłownie w ciągu paru minut, dwóch, trzech wprowadzić Państwa w to. Ten program istnieje od jesieni roku 2011, a więc 3,5 roku. Od początku mam przyjemność, zaszczyt być jego koordynatorem, kierować tym projektem badawczym, planem, programem. Uczestniczy w nim blisko 70 osób, naprawdę mniej, około 60. Nie tylko z Instytutu Pamięci Narodowej, ale także z Polskiej Akademii Nauk i z uniwersytetów w różnych polskich miastach. Do tej pory w tym programie ukazało się już 10 książek. Uczciwość nakazuje powiedzieć, że są to książki, które powstały teraz w ciągu tego ostatniego, w ostatnim czasie, tych 3,5 lat, ale one często konsumują dużo wcześniejsze badania. Te książki, które naprawdę są takie czysto programowe, że ktoś się zajął w roku 2011 czy 2012 jakimś problemem, jakimś zagadnieniem, to pierwsze te książki zaczną się ukazywać, myślę, że pod koniec tego roku, a ten prawdziwy wysyp tego typu publikacji czeka nas w latach 2016-2017. Celem tego programu partyjnego jest po prostu przebadanie historii PZPR, która przecież nie była taką partią jak każda inna, jak młodzi ludzie dzisiaj obserwują, że partia walczy o zdobycie władzy, a potem o jej utrzymanie. Wystarczy powiedzieć, że PZPR w swoich najgorszych latach kadrowych, na przykład na samym początku, liczyła parę razy więcej członków niż wszystkie istniejące partie w Polsce dzisiaj razem wzięte. Ponieważ było to sporo, ponad milion ludzi, a w swoim najlepszym okresie liczyła ponad 3 100 tysięcy członków i kandydatów, to było wiosną 1980 roku. I jeszcze jedno. Dzisiaj, jeśli partia wygrywa wybory, nie znaczy, że bierze sobie do kieszeni Polski, że będzie o wszystkim decydowała. Otóż PZPR była partią decydującą o faktycznie wszelkich sferach ludzkiego życia. Dziś powiedzenie nie interesuje się polityką, interesuje się sportem, modą, filmem, ma swój głęboki sens, w porządku. W PRL takie zdanie było zdaniem nielogicznym, ponieważ i sport, i moda, i film były bardzo silnie związane ze światem polityki i od tej polityki uzależnione. Dotyczyło to absolutnie wszystkich sfer ludzkiego życia. Dzisiaj, jeśli ktoś wygrywa wybory, nie znaczy to, że będzie miał natychmiast prezesa NIK-u, prezesa telewizji, radia, generalnego prokuratora, pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, szefa sztabu generalnego i tak dalej, rektorów wszystkich szkół wyższych i tak dalej. W PRL to dokładnie to oznaczało. Nawet jeśli gdzieś na jakimś stanowisku był człowiek bezpartyjny, to zawsze na tych takich ważnych stanowiskach był za sprawą partyjnej oceny, partyjnej rekomendacji. Także powiedzenie, że ja się polityką nie interesuję, wtedy było po prostu mało mądre, by nie używać mocniejszych słów. Był jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla którego ten program powstał i dla którego z tego powodu zajmujemy się historią PZPR. Mogłoby się wydawać, gdy się sięgnie do katalogów, gdy się przejrzy bibliografię, że o PZPR napisano, nie wiem, kilkanaście, a w każdym razie dobrych kilka metrów bieżących książek w okresie tejże
PRL. No problem polega na tym, że nawet wydawnictwa źródłowe, które nie powinny się zestarzeć, okazało się, że były wydawane na ogół, nie zawsze, ale na ogół, z naruszeniem chyba najbardziej fundamentalnej zasady, która obowiązuje w historycznym świecie, nie kłamać. To znaczy, jeżeli coś cytuję i z tego cytatu pomijam fragment, to zaznaczamy to nawiasami i kropkami. Po co? No a w dokumencie coś takiego to już w ogóle jest po prostu barbarzyństwo. A dlaczego? I stąd wiele opublikowanych dokumentów, i tak badacze muszą szukać w archiwach, ponieważ okazuje się, że to nie jest zupełnie to samo, co było pierwowzorem. Że gdzieś ktoś skrócił, ktoś przeredagował, ktoś coś usunął, nie zaznaczając ingerencji. I nie chodzi tu o zamianę słowa także słowem również, bo to akurat byłoby najmniejszym problemem. To akurat naprawdę już dla takich purystów byłoby problemem. Chodzi tutaj o często niewielkie objętościowo, ale kluczowe, decydujące zmiany. Jeżeli zaś chodzi o publikacje, które przynajmniej miały ambicje naukowe i taki naukowy sztafaż, przypisy, bibliografie, indeksy nazwisk, wykazy skrótów, służyły jako niejednokrotnie podstawa kolejnych stopni naukowych, doktoratów, habilitacji, to były to książki w czasach PRL pisane przede wszystkim przez partyjnych historyków i to nie tylko takich, którzy posiadali partyjną legitymację, ale takich, którzy pracowali w partyjnych instytutach naukowych. Oni mieli dostęp do archiwum, które nawet dla partyjnych historyków z uniwersytetów czy z PAN-u często, najczęściej były niedostępne lub dostępne tylko w ograniczonym zakresie. No, żeby dać przykład najbardziej znany, oczywiście myślę tu o Centralnym Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które gromadziło całą tę dokumentację. Ktoś powie, no, że to wartość tych dokumentów jest taka sobie. No jednych tak, drugich nie. Pozwolę sobie zauważyć, że w Archiwum Akt Nowych są zachowane egzemplarze Konstytucji PRL po rosyjsku z odręcznymi poprawkami Stalina i po polsku z poprawkami Stalina, które Bierut własnoręcznie przenosił na polskojęzyczny egzemplarz Konstytucji PRL. Jeśli ktoś powie, że to jest nieważne, że to jest bez znaczenia, że to jest źródło piątej kategorii, no to powiem nie, absolutnie nie ma zgody. To jest bardzo ważne źródło. Chwała Bogu, że zachowało się, że ocalało. Ale takich jest może nie aż o takim ciężarze gatunkowym, bo Konstytucja jest z natury rzeczy jedynym tego typu dokumentem, jest ustawą zasadniczą, ale bardzo wiele jest takich materiałów zachowanych, pokazujących fałszerstwa, pokazujących no, rzeczy zawstydzające dla władzy komunistycznej, którymi się nie tylko, że nie chwaliła, ale o których nawet po latach niekoniecznie chce mówić, niekoniecznie chce, żeby jej przypominano. I efekt jest taki, że z tej całej produkcji perelowskiej z czystym sumieniem mogę polecać 11 tomów Archiwum Ruchu Robotniczego, wydawanych od lat 70. do lat tam powiedzmy 90. Tam są rzeczywiście, początku 90. tam są rzeczywiście dokumenty, często bardzo ważne. Od razu dopowiem, dla pierwszego okresu historii Polski Ludowej. Tam nie ma dokumentów w zasadzie po 56 roku to w ogóle, a i po 48. Są to raczej rzadkie, może o charakterze wspomnieniowym, teksty. Jest kilka książek na czele z biografią Władysława Gomułki jako sekretarza generalnego Polskiej Partii Robotniczej, napisanej przez Andrzeja Werblana i wydanej w 1988 roku. I takich książek, które jakoś tam się bronią, przynajmniej na poziomie faktografii.
na poziomie wykorzystanych materiałów, z których no, część jest niedostępna, została bądź zniszczona, bądź sprywatyzowana, w cudzysłowie oczywiście, w momencie transformacji ustrojowej. Poza tym z częścią ludzi, z którymi Werblan w latach 80. mógł rozmawiać, choć tych ludzi już wśród nas nie ma. No i wreszcie z Werblanem niektórzy z nich godzili się na wywiady, na rozmowę z historykami spoza klanu PZPR-owskiego. No raczej by się od takich rozmów wielu uchylało. I co ciekawe, po zmianie w Polsce ustroju różne tematy, ja nie lubię słowa moda w nauce, bo wrażenia moda w nauce, bo ono sugeruje, że naukowcy działają koniunkturalnie, że za jakieś tematy się dostaje dodatkowe pieniądze, no ale faktem jest, że są tematy poobklejane na wszelkie możliwe strony. Takim tematem na przykład nie jest solidarność, aczkolwiek też, ale przede wszystkim wszelkie formy młodzieżowej kontestacji. Kiedyś żartowałem sobie, że gdyby się zdarzyło coś takiego, że cała ludzkość zginęła, cały dorobek ludzkości zginął i zostały tylko książki wydane przez IPN i pojawił się mały zielony ludek, to doszedłby do głębokiego przekonania, że Solidarność to było takie coś, co działało przy NZS-ie. Ponieważ liczba książek na temat niezależnego zrzeszenia studentów jest niewspółmiernie większa niż o Solidarności. A gdyby nie było tej 7-6-tomowej historii Solidarności, to byłby nokaut. To byłby po prostu nokaut. Te 6 wielkich tomów plus Encyklopedia Solidarności, krzywię się, bo mam tutaj bardzo krytyczny stosunek, to jest to, co powoduje, że ten kosmita mógłby wywnioskować, że Solidarność to było coś przy NZS-ie, a nie po prostu Solidarność nie ma takiego czegoś. NZS tak jest. Więc dotyczy to na przykład podziemia niepodległościowego. Jeszcze w 1993-1994 roku tego pojęcia w ogóle nie było. Mówiono podziemia zbrojne, antykomunistyczne, bo oczywiście ja nie mówię o bandach reakcyjnego podziemia, bo tak pisali partyjni historycy w okresie PRL. Pamiętam jak w 2007 roku czy 2006 otwieraliśmy klub imienia generała Stefana Roweckiego Grota w Koszalinie. I ja tam w gronie kombatantów powiedziałem, że o ile z Armią Krajową komuniści rozprawili się brutalnie na czele z tym haniebnym sloganem zaplute karły reakcji, to z narodowymi siłami zbrojnymi po prostu jak na polowaniu. Dzików, wilków nie bierze się do jakiegoś miejsca ochrony. Po prostu się strzela. I o ile żołnierzy AK wsadzano do więzień, torturowano, nierzadko mordowano, to jednak jak się na to patrzy uczciwie, oczywiście to w żadnym razie nie usprawiedliwia komunistycznych represji. Oni z tych więzień w latach 50. powychodzili. Niektórzy pokończyli studia i oczywiście do końca życia, albo do końca PRL, jeśli przeżyli PRL, jakoś tam byli inwigilowani, kontrolowani przez władze bezpieczeństwa. Byli, zgoda, obywatelami drugiej kategorii. Ale 1 sierpnia w Warszawie szli z podniesionym czołem na cmentarz Powązkowski i spotykali się z coraz starszymi koleżankami i kolegami. Narodowych Sił Zbrojnych nie było. Żadnych pocztów sztandarowych, żadnych takich. I ja to powiedziałem publicznie. Mówię, tak dowalono żołnierzom NSZ-u, że nawet własnym rodzinom po wyjściu z więzień albo z ukrywania się o tym nie mówili. Nawet wtedy, kiedy już Lech Wałęsa był prezydentem Polski,
gdzieś do 91, 2 roku. Na to podnosi rękę starszy pan i mówi do mnie tak: panie profesorze, ja byłem w Narodowych Siłach Zbrojnych, może pan spokojnie mówić, że do 94 nie ujawnialiśmy swojej przeszłości. I zrozumiałe jest, że potem te tematy cieszyły się szczególnym zainteresowaniem badaczy. Nie ma tu podtekstów takich koniunkturalnych, że jakieś pieniądze, że łatwiejsze doktoraty, habilitacje. Nie da się tego dowieść. Natomiast efekt jest taki, że inne tematy, no bo nas historyków jest w Polsce pracujących naukowo, zajmujących się najnowszą historią kilkuset, może tysiąc. No to jest oczywiste, że jeżeli z tego 50 zajmuje się podziemiem niepodległościowym, to muszą być siłą rzeczy tematy, którymi nie zajmuje się nikt. I faktycznie mamy takie opuszczone. I takim tematem nietkniętym przez pierwsze 20 lat istnienia tej nowej Polski po zmianie ustroju była partia. W ciągu pierwszych 20 lat istnienia III Rzeczpospolitej o różnej jakości, o różnej wartości ukazało się kilkanaście książek, jeśli kilkanaście, dotyczących PZPR w różnych aspektach, dobrych, złych, tragicznych, w ogóle książek na ten temat. Dwie bardzo dobre książki ukazały się właściwie już kiedy ten program prawie startował. Myślę o dwóch takich, koledzy z IPN-u wiedzą, czerwonych książkach pokonferencyjnych materiałach. Natomiast to, że zajęliśmy się PZPR-em, powoduje, że teraz te 10 wydanych w cyklu, w programie książek, no to jest 1/3, 1/4 całej produkcji na temat PZPR, jaka się ukazała po 89 roku. No, coś takiego. I teraz chciałbym przejść, jak już objaśniłem, no dłużej mówiłem, niż myślałem na ten temat, myślałem, że będę mówił krócej, ale pewne rzeczy już powiedziałem. Chcę także odnieść się do tego tytułu naszego spotkania i mojego referatu. Na pytanie, jak pisać o PZPR, najprostsza odpowiedź jest dobrze. Znaczy nie w sensie, że afirmująco, ale dobrze z punktu widzenia warsztatu historyka. Paręnaście lat temu nieżyjący już wybitny mediewista, profesor Stanisław Trawkowski, powiedział do mnie, bo ja zacząłem się, że gratulował mi jednego z tekstów, że bardzo mu się podobał, że taki, ja zacząłem się krygować, że taki właściwie, no dla wielu, mówię, dla pana profesora, to przecież to nie historia. A on mówi, a myli się pan. Otóż mamy taki sam warsztat historyka, mediewiści i wy. I teraz zaczynają się różnice. My oczywiście, on mówi jako średniowiecznik, mamy liczbę X źródeł. Raczej nie ma wielkich szans na to, że się znajdzie gdzieś jeszcze Kronika Gala Anonima czy Księga Długosza, coś takiego. W jakimś kościele jakaś nieznana inskrypcja, no może tak, gdzieś coś na tej zasadzie. Natomiast wy macie właściwie ocean i jedyny problem, nikt nie może powiedzieć, że zna całą bazę źródłową. Porządny mediewista może powiedzieć, że zna wszystkie źródła, na przykład do dziejów wczesno-średniowiecznej Polski. Ktoś powie, jak to? No tak to. Jest to liczba X policzalnych ksiąg, inskrypcji i on to wszystko zna i ileś tam zachowanych zabytków w wypadku Polski, szczególnie nie jest to dużo, to nie Francja. I on może powiedzieć, że on całą bazę źródłową ma. My natomiast
jako badacze dziejów najnowszych nie. Po drugie, on mówi tak, macie oczywiście takie źródła, o których nam się nie śni. Dźwięk, film, fotografie, to wszystko, co ostatnie sto parędziesiąt lat historii ludzkości spowodowało, że można zachować, człowiek nie żyje, możemy słuchać jego głosu po wielu latach. Człowiek nie żyje, możemy zobaczyć, jak wygląda. Nikt z nas literalnie nie wie, jak wyglądał Bolesław Chrobry albo Władysław Jagiełło. Nam się wydaje, że wyglądał tak, jak mistrz Jan namalował go w Poczcie Królów Polskich. Ale to, czy miał brodę, czy wąsy, długie, czy krótkie wąsy, był łysy, czy siwy, to my tego nie wiemy. Natomiast nie będziemy dyskutować, jak wyglądał Józef Piłsudski, Adolf Hitler, Władysław Gomułka czy papież Jan Paweł II. No nie będziemy dyskutować, bo tu są filmy, fotografie i to jest ta różnica. I w tym sensie rzeczywiście badacz dziejów najnowszych powinien sobie postawić, moim zdaniem, taki wymóg, że ma pracować tak jak koledzy od wcześniejszych epok historycznych. Pada pytanie, no tak, ale żyją ludzie. Oczywiście, że żyją ludzie. Jeśli ktoś nie potrafi, jeśli ktoś nie umie, nie ma obowiązku bycia PRL-istą. To nie jest tak, że ktoś przykłada pistolet do głowy i mówi, albo będziesz PRL-istą, albo cię zastrzelę. To nawet nie jest tak na uczelni, że albo zostanie pan, pani i zajmie się PRL-em albo fora ze dwora. A zatem jest to nasz wybór. Jeśli ktoś decyduje się, że będzie pisał o ludziach, którzy żyją, między innymi, będzie pisał o ludziach, a to już właściwie zawsze, których żyją rodziny, no to powinien w tej zabawnej grze słów postępować tak. My nie piszemy tego, co wiemy. My wiemy, co piszemy. Jeżeli daję taką informację o jakimś człowieku, to czy muszę w tej informacji, który był politykiem, zawrzeć, że był alkoholikiem i dziwkarzem? Niekoniecznie. Jeśli piszę jego biografię, no to już muszę o wszystkim napisać. Te panie poodtwarzać, te libacyjki alkoholowe. To tak jak koledzy robili biogram Wałęsy w encyklopedii. I pół biogramu to jest cytat z wypisów o jego tajnej współpracy jako agenta. No mówię super, dlatego jest w encyklopediach na całym świecie, że był tajnym współpracownikiem. Wiadomo, dlatego jest w Brytanice, w Larusie, we wszystkich wielkich encyklopediach, że był TW. No ludzie, no coś jest nie tak. To tak jakby pisać biogram Beethovena, skupiając się, nie wiem, na jego włosach, czy jakichś takich zupełnie rzeczach. Dobra, jedynym rodzaju muzyki. Nawet tak. Otóż historyk dziejów najnowszych musi mieć coś takiego, musi myśleć, dla kogo pisze. Ja od samego początku mówię o sobie, bo to jest każdemu najłatwiej. To nie jest jakiś skrajny egocentryzm, kabotyństwo. Ale zawsze, to jest gdzieś nawet w książce tej o marcu 68 roku, którą pisałem pierwotnie jeszcze dla drugiego obiegu w wielkiej konspiracji. Pisałem tę książkę z myślą o swoich naukowych dzieciach, wnukach i prawnukach. Tych, którzy będą czytać ją, kiedy ja już dawno nie będę żył. I trzeba sobie wyobrazić, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak potrzebuję, tego czytelnika, kolegę historyka, który w roku 2100 będzie czytał Eislera. Ktoś powie, no skromny to on nie jest. Jeśli będzie zajmował się historią Polski Ludowej, a nie wierzę, by się nie zajmował, tak jak nikt z nas nie jest w stanie pokazać żadnego okresu w historii Polski, żadnego literalnie, którym by się nikt nie zajmował.
Najmniej ciekawe okresy w naszych dziejach, najbardziej tragiczne okresy w naszych dziejach mają swoich historyków, którzy siedzą, czytają, studiują czasami koszmarnie nudne źródła, ale co dla jednego jest koszmarnie nudnym źródłem, dla drugiego jest obcowanie z czymś no, fantastycznym, jest po prostu jakąś podróżą do świata cudów. I dlatego będą także czytać moich kolegów i mnie. Ja zawsze mówiłem, kiedy schodziło na generała Jaruzelskiego, że on ma taką wizję, że w dziecięcej zabawie w łapki czyja ręka na wierzchu, jego ręka będzie na wierzchu. Bidulek. Na wierzchu będzie ręka moich naukowych wnuków. Tak jak nie jest na wierzchu ani ręka Dmowskiego, ani Piłsudskiego. Na wierzchu jest ręka Andrzeja Garlickiego, Wacława Jędrzejewicza, Włodka Sulei i tak dalej, Krzysztofa Kawalca. Można tu dośpiewać Andrzeja Miceckiego, biografów tych postaci. I czego byśmy nie mówili, tak jest. Dzisiaj poza bądź politycznymi fanatykami, tak już powiem wyraźnie, marszałka Piłsudskiego, bądź historykami tej epoki obozu sanacyjnego, obozu piłsudczyckiego. Nikt nie czyta pism Piłsudskiego, a biografię o Piłsudskim bardzo chętnie. Każda nowa będzie się sprzedawała jak rogaliki. Jeżeli generał Wojciech naprawdę wierzył w to, że w roku 2100 ludzie będą czytać stan wojenny dlaczego, a nie biografię o nim napisane w oparciu o materiały KGB, CIA, Mossadu i diabli wiedzą jeszcze jakie, bo oczywiście dzisiaj my tych materiałów nie mamy. Ale za 100 lat jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Może nie w takim stopniu, jak IPN udostępnił to w Polsce, nasze materiały, czy nasze aparatu bezpieczeństwa. Natomiast no, będzie to wizja nie jego tych wszystkich listów po 400 stron mających, które wypisywał i tę łapkę chciał położyć wyżej. Ona nawet chyba w momencie jego śmierci nie była na szczycie piramidy. Ale wielu ludzi na to cierpi. Myślę, że w świecie politycznym prawie wszyscy. Udało się to może Churchillowi, dostał Nagrodę Nobla literacką. Może generałowi de Gaulle'owi, no ale tutaj Pan Bóg nie dał mu szansy skończyć tego, co najciekawsze, gdy był prezydentem Piątej Republiki. Dobry Pan Bóg wezwał generała do siebie i książka się urywa, nie pamiętam, w 60 roku czy w 50 roku, na początku Piątej Republiki. Nie mówiąc oczywiście o trzech tomach wojennych dzienników, pamiętników. I wracając już do PRL. Otóż te partie chcemy opisać, zrozumieć, nie dla jej afirmowania. Jako anegdotę mogę Państwu opowiedzieć, może z takiej, z czego się śmiejecie, jak u Gogola, z siebie się śmiejecie. U mojego przyjaciela i ucznia, dzisiejszego wiceministra obrony narodowej Roberta Kupieckiego, 20 parę lat temu ksiądz był po kolędzie. No jak to ksiądz po kolędzie? Dzieci są, tam tego, młode małżeństwo z dzieckiem, a co robi, co pracuje? Co mi, że jest historykiem, że pisze książkę, a jaką? Kult Józefa Stalina w Polsce 44-56. Niech Bóg panu wybaczy. Powiedział ów ksiądz, który kompletnie nie rozumiał tego, co Robert Kupiecki robił i co robimy my. Na tej zasadzie każdy z nas już powinien klęczeć i przepraszać i spowiadać się, że napisał artykuł o Komitecie Wojewódzkim, Komitecie Powiatowym, biografię któregoś dygnitarza partyjnego, na przykład pan Mirek Szumiło poświęcił kilka lat życia, żeby zajmować się człowiekiem, o którym można powiedzieć wszystko, z wyjątkiem tego, że jest kandydatem na ołtarze. To na pewno nie da się o Zambrowskim tego powiedzieć. Można go oceniać dobrze, źle, krytycznie, ale to jest po prostu wykluczone.
Zbliżając się do końca, bo ja myślę, że to moje wystąpienie powinno być zagajeniem. Ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Ja nie mam ambicji wykładu ex cathedra, a przyjechał taki mądry facet i takie mądre rzeczy opowiada. Po pierwsze, nie uważam, że jestem najmądrzejszy z całej wsi, a po drugie, uważam za znacznie ciekawszą wymianę myśli, dyskusję, rozmowę, niż takie informacje jak na odprawach. Przedostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Język. To jest wielka sztuka. W przedmowach do dwóch najlepszych syntez historii Polski lat 1939-1989, niezależnie od siebie, Andrzej Paczkowski i Andrzej Friszke przyznają, że pisania o PRL-u uczyła ich pani profesor Krystyna Kersten, która była jednym też z moich naukowych mistrzów. Ja też uważam się za jej ucznia. Też bardzo wiele się nauczyłem, ale myślę, że w dużym stopniu ona stworzyła język, którym dzisiaj się posługujemy, pisząc naukowe teksty. Dam jeden przykład. Jeśli ktoś sobie zada trud, nie wiem po co, bo to głupota, ale gdyby ktoś chciał i w tych książkach poczytał, jak nazywa się, wydanych w PRL, jak się nazywa władza, to jest to władza ludowa albo jest to władza. Nie ma określenia władza komunistyczna. To ona wprowadziła do obiegu naukowego. Kiedy w połowie lat 80. zapytałem Marka Kazimierza Kamińskiego, Marek, czy władza ludowa napisać w cudzysłowie, czy bez cudzysłowu, popatrzył na mnie i mówi, napisz władza komunistyczna. I koniec, kropka. I my sobie z tego, bo dzisiaj komuna, komuniści, komunizm, aż do, za przeproszeniem, mdłości. Na jednej stronie 10 razy pada to słowo. W PRL go nikt nie używał publicznie, czasami działacze partyjni, takimi my komuniści tutaj damy odpór, ale generalnie tak, żeby o sobie mówili my jako partia komunistyczna, to powiem szczerze, nie pamiętam takiej frazy i nie znalazłem jej w żadnych materiałach. Otóż jeśli mówię o tym, co Krystyna Kersten wprowadziła, to też dzisiaj to oczywiste, ale sama kiedyś opowiadała, jak w początku lat 60. w Centralnym Archiwum KCPZPR znalazła dokument, w którym było napisane, że PKWN powstał w Moskwie. I szok, no bo powstał w hełmie lubelskim, jak wszyscy wiedzą. Tylko tak było pisane. Dlaczego na tym dokumencie jest Moskwa? Zaczęła kombinować, oczywiście o żadnym wyniesieniu dokumentu, o kserokopiach, skanerach, zapomnijmy, tego wszystkiego nie było. Można sobie było zamówić fotokopię, droga, długo się czekało i na dokładkę, no nie dla każdego ta fotokopia była możliwa. Zaczęła pytać różnych ludzi, no i potem też swoich kolegów, starszych, czy tam niewiele starszych z polityki, Mariana Turskiego, Rakowskiego. No i okazało się, że oni są też tacy trochę zaambarasowani, no bo no PKWN to wreszcie kogoś znalazła. I jak to opublikowała, to redakcja polityki powiedziała, my ci to sprawdzimy. Nie wiem, do kogo oni dotarli. Podejrzewam, że do Władysława Gomułki, o którym słyszałem niedawno świetną anegdotę, zaraz Państwu opowiem, a propos prawdomówności Gomułki, bo zawsze mnie krępuje to, że nigdy go nie złapałem na kłamstwie. Otóż jest taki dziennikarz Jan Ordyński, ponieważ jego stryj albo wuj, nie pamiętam, zginął w Katyniu, on ma taką obsesję, że każdego człowieka pyta, a ty kiedy się dowiedziałeś o Katyniu? W jaki sposób? No i tam różni ludzie opowiadają, ja też mu opowiedziałem. I opowiada, że kiedyś zapytał Józefa Teichmę. Jakby nie było, członek biura politycznego, sekretarz KC, już teraz oczywiście po zmianie ustroju. Józek, a ty kiedy i jak się dowiedziałeś o Katyniu?
A tej chmata książkę zmieszał i mówi, mnie powiedział Gomułka. Słucham. Rzecz się dzieje przełom, na początek lat 60. raczej. Młody, obiecujący towarzysz Teichma jest w KC, w gabinecie Gomułki. No i tam, już nie pamiętam jak to do tego doszło, w każdym razie w pewnym momencie mówi coś takiego, jak hitlerowcy zamordowali naszych oficerów w Katyniu. A co Gomułka spod tych swoich okularów patrzy się i mówi, towarzyszu Teichma, a wy jesteście pewni, że to hitlerowcy zrobili? I ten się speszył i Gomułka mu opowiedział, kto ponosi odpowiedzialność za zbrodnię katyńską. Także dla człowieka, my często jako historycy mówimy, jak on mówi, że nie wiedział, a wszyscy wiedzieli. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj nie wszyscy wiedzą. Po drugie, kiedy film Wajdy Katyń wszedł na ekrany, wielu wychodziło i mówiło, nie myślałem, że to tak było. Że my historycy, to ci badacze dziejów najnowszych wiemy, no to nie ma się co chwalić. To jest jakby dla nas oczywistość. I jeszcze teraz ostatnia rzecz. To jest właśnie język. O tym zacząłem mówić. Czytamy dziwne dokumenty napisane hermetycznym językiem nowomowy. Na dokładkę patriotyzm, przyjaźń, dobro, wolność nie znaczą często tego, co te pojęcia znaczą naprawdę. Przecież mamy ciągle przyjacielskie kontakty, braterskie, tam jakieś braterska pomoc i tak dalej. Ten język jest nacechowany tym. Trzeba się nauczyć czytać. Drugie, to trzeba się nauczyć posługiwać tym językiem. On jest czasami bardzo piękny, w cudzysłowie oczywiście. No ja nigdy nie zapomnę, jak w dokumentach aparatu bezpieczeństwa w pierwszych tygodniach, miesiącach udostępniania ich w IPN-ie znalazłem taki piękny kwiatek kler dołowy na powiatach, czyli duchowieństwo niższego szczebla. No więc nie darowałbym sobie tego kleru dołowego na powiatach, ale oczywiście w cudzysłowie. Natomiast potem pisałbym, że tu chodzi o duchowieństwo niższego szczebla i o działalność aparatu bezpieczeństwa wymierzoną przeciwko księżom. Oni używają tylko słowa kler. Innych nie ma. Księża, zakonnicy, zakonnice, duchowieństwo. W materiałach aparatu partyjnego i w materiałach aparatu bezpieczeństwa można tych słów nie szukać. Nawet jeśli z powodów redakcyjno-stylistycznych wygląda to koszmarnie. Dziesiąty raz na tej samej stronie kler jest. Ja ten kler czasem używam. Jak już jest duchowieństwo, księża, hierarchowie katolicy, wszystkie wyczerpałem, to oczywiście używam tego słowa kler od momentu, kiedy księża powiedzieli mi, my sami tak mówimy, używamy tego słowa. To też jest sztuka, nie dać sobie narzucić blokady. Nie będę tego słowa używał, bo te kanalie to słowo zawłaszczyły dla siebie. Ale znowu, jak się cytuje kampanię antykościelną i tak raz po raz w zdaniu w autorskim tekście atakowano kler, który prowadził wrogą politykę. I to bez cudzysłowów, bez dystansu, no to jest katastrofa naukowa. To jest, to próbujmy sobie wyobrazić, że to jakby badacz wcześniejszych epok pisał książki czy artykuły naukowe nie z polskiej optyki. Oczywiście staramy się, zaraz dam przykład dokładnie o co mi chodzi, staramy się oddać rację różnych stron, ale nie przepraszamy za Grunwald. Opisujemy tę bitwę, kto walczył z kim, dlaczego, gdzie, kiedy i tak dalej. Nie kombinujemy, jakby tu napisać, że no wygraliśmy niestety, przepraszamy bardzo, nie powinniśmy wygrać. Powinni nas wyrżnąć, żebyśmy mogli znowu zapalać świeczki i składać więcej, żebyśmy mogli pokazywać nasze blizny. Także
ten język, którym się opisuje, jest bardzo ważny. Ja mówię, że to ma być ta nowomowa z dokumentów partyjnych i dokumentów aparatu bezpieczeństwa, ale przerobiona w klasyczną polszczyznę polskiego inteligenta. Taką, żeby on zrozumiał. To oczywiście nie ma być też pseudonaukowy bełkot, który pokrywa nicość. Jak ktoś nie ma nic do powiedzenia, to pisze o dyferencjacji, egzemplifikacji. I wszyscy kiwają. A to po prostu różnorodne przykłady. To zrozumieli wszyscy, tamto mało kto. Ale jaka przyjemność, dyferencjacja, egzemplifikacji i tak cała strona za stroną takiego bełkotu. No to to jest dokładnie to samo, co kler dołowy na powiatach, bez cudzysłów. Nie mam nic do powiedzenia od siebie, nic z tego nie wynika. I zupełnie ostatnia krótka rzecz. To głównie do młodszych kolegów, ale sam się o tym dowiedziałem kilka miesięcy temu, znaczy dowiedziałem. Uzmysłowiono mi to. Powinien każdy z nas to wiedzieć od pierwszego roku studiów. W redakcji Kwartalnika Historycznego była jakaś taka między nami dyskusja, jakiś tekst. Ja mówię, ten tekst właściwie niewiele nowego nie wnosi. Na co profesor Roman Michałowski mówi, ale panie profesorze, w jakim znaczeniu nic nie wnosi? Ja mówię, no bo tu właściwie nie ma żadnych nowych materiałów. Na to on zaczyna się śmiać, no to my byśmy mediewiści nic już nie mogli napisać. Ponieważ powiedzenie, że mam nowe materiały, to musiałoby być ten nowy galanonim, nowy Długosz, nowe jakieś inskrypcje. I powiedział rzecz genialnie prostą, o której nie myślimy. Tak naprawdę nie te dokumenty, nie te teczki są najważniejsze. Tak naprawdę te teksty są nasze wtedy, kiedy zawierają nasze myśli, nasze analizy, nasze koncepcje, nasze pytania badawcze, nasze intelektualne propozycje. I od tamtej pory jakoś mi się zrobiło lżej. Nigdy nie miałem takiej dziwnej maniery, że muszę mieć pierwszy na świecie ten dokument, choćby to był jadłospis ze stołówki MSW, ale ja mam go pierwszy na świecie w rękach. Nie, nigdy takiego czegoś nie miałem, byłem od tego wolny, ale od czasu tej rozmowy z profesorem Michałowskim ulżyło mi, że i tak najważniejsze jest to, co mamy w głowie, a nie na tych papierach czy fotografiach w komputerze, które przerzucamy, śledzimy. No, już zupełnie ostatnia uwaga. To dotyczy nie tylko książek o partii. Może w jeszcze większym stopniu książek o zbrodniach, różnych zbrodniach. Strasznie nieatrakcyjny jest. Nieatrakcyjne są książki, gdzie lecą całe strony według źródła tego samego rodzaju. Jak można przez materiały aparatu bezpieczeństwa pokazać bestialstwo bezpieki? No nie można, bo tam najwyżej będzie towarzysze zintensyfikować śledztwo. Tam nie ma tekstów w rodzaju tłukłem go wyciorem przez godzinę, już był kałużą krwi, ale zaczął gadać. Takie teksty możemy znaleźć tylko w relacjach. I tu zachęcam do mieszania. Tak samo, jeżeli ktoś streszcza posiedzenie Komitetu Centralnego, przepisuje całe strony, kto przemawiał po kim, co powiedział, to niech to przerwie zapisem z dziennika Rakowskiego, że na tym posiedzeniu Rakowski bawił się w pisanie przemówienia takiego bardzo twardego towarzysza. Od razu głupoty układał o niczym, ale takim właśnie, że sojusz i przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, nie damy się odepchnąć od marksizmu i leninizmu, takie właśnie slogany sobie składał i sam to w dzienniku opisuje. Od razu to rozbija narrację, czyni ją ciekawszą, a moim skromnym zdaniem bliższą prawdy niż tylko te zapisy w archiwalnych zbiorach akt. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję pięknie.